Pomysł na stworzenie takiego ośrodka wynika z ogromnego zapotrzebowania i trudnościami, z którymi się stykam, lecząc pacjentów w ramach czy to praktyki, czy leczenia w poradniach specjalistycznych, gdzie nie mamy dostępu do pewnego możliwości postępowania zintegrowanego, kompleksowego. Cukrzyca jest chorobą, która ciągle sieje żniwo pacjentów. Jest to choroba cywilizacji i jest jej coraz więcej. Coraz więcej przybywa młodych ludzi chorujących na cukrzycę i coraz więcej ludzi otyłych ma cukrzycę, więc u nas otyłość i cukrzyca to idą w parze. I tutaj naprawdę idzie to wszystko w zastraszającym tempie. Ale w gabinetach prywatnych, gdzie jest to usługa. Generalnie rany bardzo jeszcze przewlekłe, źle wpływają na psychikę pacjenta, obniżają ich wartość. Pacjenci się wstydzą, bardzo często ukrywają rany przewlekłe, bo są brzydkie, nieestetyczne. Zlekają w związku z tym do momentu, kiedy pojawia się przykry zapach i dopiero wtedy zaczynają korzystać z poradni, ale to bywa już późno.